like a, I guess a Volt jumpsuit. It's the Volt Boy. Volt Boy, yeah. Exactly, Volt Boy. Elon Musk udaje Volt Boya obok Todda Howarda. E3, bardziej absurdalnie już nie będzie. Jak wiemy, Nintendo potwierdziło, że pracuje nad następczynią The Legend of Zelda Breath of the Wild. O samej grze niestety na razie niewiele wiadomo. Teraz pojawiła się jednak pewna poszlaka. Jeden z producentów projektu powiedział w wywiadzie z IGN-em, że spora część ekipy zagrywała się mocno w Red Dead Redemption 2. Producent przypomniał też, że samo Breath of the Wild było mocno zainspirowane Skyrimem, a przynajmniej w tą grę grał jeden z głównych producentów. Jakie elementy gry Rockstara można by przenieść do Zeldy? Cóż, zgaduję, że może chodzić o gęsty klimat podróży, niezłą iluzję dynamicznego świata czy bogatsze interakcje z towarzyszami, a także o człowieka, który ma plan. Todd Howard z Bethesdy i Elon Musk ze SpaceX na jednej scenie? Podczas tego spotkania Howard napomknął kilka razy o Starfield, który właśnie połączył te dwie osoby. Nowy projekt Bethesdy zapowiedziany parę lat temu na razie pozostaje tajemniczy, wiemy tylko, że jest o podróżach kosmicznych. Z wypowiedzi Howarda wynika jednak, że gra ma pokazać w miarę realistyczne podejście do tematu. W tym celu firma skontaktowała się właśnie ze SpaceX. Oczywiście Howard dodał, że wiele elementów trzeba będzie dostosować do gry. Tak czy inaczej producent stwierdził, co następuje. Podróżowanie w kosmosie w naszej grze będzie jak latanie samolotami w latach 40. XX wieku. Będzie to po prostu niebezpieczne zajęcie, którego ludzie i tak się podejmują. Gra ma stawiać na solową rozgrywkę i celować w przyszłą generację konsol. Raz jeszcze wracamy do tematu nowych fragmentów rozgrywki z gier pokazanych na E3. Tym razem do sieci trafiła chociażby 30-minutowa prezentacja Watch Dogs Legion, gry, w której zagramy każdym NPC-em, nawet starszą panią, co zresztą pokazano. W tej scenie próbuje ona przekonać gościa z genialną fryzurą do wsparcia grupy hakerskiej. A teraz oglądacie bujanie się po drzewach z Ancestors The Humankind Odyssey, gdzie zagramy naszymi ewolucyjnymi przodkami. Rozgrywką ze swojego dzieła podzieliło się także Studio Remedy. To oczywiście gra akcji Control. Na gameplayach oglądamy eksplorację abstrakcyjnych poziomów i walkę z wykorzystaniem supermocy. Nieco bardziej niszowa gra to Sakuna of Rise and Ruin, czyli połączenie slashera ze Stardew Valley, czyli zabawy w rolnika. W sieci można znaleźć także nowe materiały z eFootball PES 2020, czy chociażby Wolfenstein Youngblood. Hold to the Purple Mountains Master G! Wasteland 3, gra pokazana na konferencji Microsoftu i Xboxa, ma planowaną datę premiery. Produkcja studia In Exile ma wyjść wiosną przyszłego roku. Sam projekt sfinansowano na Kickstarterze, ale później studio zostało przejęte przez Microsoft i dzięki temu wsparciu można było poszerzyć ekipę. Część wspierających będzie mogła zagrać szybciej w wersję alfa w sierpniu i w beta jesienią. W planach jest także remaster archaicznej pierwszej odsłony serii. Ten wyjdzie na PC-tach i Xboxie One. Monster Hunter World Iceborne introduces a brand new area for you to explore. Czas na odrobinę prywaty. Monster Hunter World i dodatek Iceborne. Te rozszerzenie, które wyjdzie we wrześniu, doczekało się obszernych prezentacji na E3. W skrócie dostaniemy w nim nowe śnieżne krainy z nowymi potworami. Część z nich to przeróbki bestii znanych z podstawki, jak na przykład Shrieking Legiana, a część to zupełnie nowe potwory, jak na przykład Beotodus, który będzie potrafił zakopywać się w śniegu. Podczas gry będziemy mogli skorzystać z Linki z hakiem, żeby przyciągnąć się do potworów, a także podróżować po mapie na grzbiecie lokalnych czworonogów. Przy okazji Capcom zapewnił, że spróbuje przyspieszyć aktualizację do PC-towej wersji gry, która jak dotąd pozostaje w tyle za konsolami. Time to join the hunt. Twin Mirror, gra przygodowa studia Dontnod, znanego z Life is Strange czy Vampire, zaliczyła opóźnienie i wyjdzie dopiero w 2020 roku. Co więcej, twórcy podpisali umowę z Epic Games, na mocy której na PC-tach gra będzie dostępna w Epic Games Store przez 12 pierwszych miesięcy. I jeszcze jedna informacja. Dontnod odkupiło prawa do marki od studia Bandai Namco, by powiększyć swoje portfolio. It's spooky. A skoro już przy Epic Games Store jesteśmy, można na nim odebrać za darmo Enter the Gungeon. Przedstawiciele sklepu potwierdzili też, że darmowe gry tego typu będą pojawiały się do końca roku. Następny w kolejce jest Rebel Galaxy. Thank you. Arigatou gozaimasu.